queridos hermanos y hermanas. Drodzy bracia i siostry, pięciuslecia reformacji, które przeżywamy z odnowionym duchem i świadomością, że jedność między chrześcijanami jest priorytetem, bo uznajemy, że więcej jest tego, co nas łączy, niż tego, co nas dzieli. Droga podjęta, aby ją osiągnąć, jest już wielkim darem, jaki daje nam Bóg. I z Jego pomocą zebraliśmy się tutaj dzisiaj, luteranie i katolicy, w duchu komunii, aby skierować nasze spojrzenia na jedynego Pana, Jezusa Chrystusa. El diálogo entre nosotros ha permitido profundizar la comprensión recíproca. Dialog między nami pozwolił nam pogłębić wzajemne zrozumienie, zrodzić wzajemne zaufanie i potwierdzić pragnienie podążania ku pełnej jedności. Jednym z owoców tego dialogu jest współpraca między różnymi organizacjami Światowej Federacji Luterańskiej i Kościoła Katolickiego. Dzięki temu nowemu klimatowi zrozumienia Caritas Międzynarodowa i Departament Służby dla Świata Światowej Federacji Luterańskiej podpiszą dzisiaj wspólną deklarację o porozumieniu w celu rozwijania i umacniania kultury współpracy na rzecz wspierania godności ludzkiej i sprawiedliwości społecznej. Serdecznie pozdrawiam członków obu organizacji, które w świecie podzielonym z powodu wojen i konfliktów były i są doskonałym wzorem poświęcenia i służbie bliźnim. Zachęcam je do kontynuowania drogi współpracy. Z uwagą wysłuchałem świadectw osób, które pośród tylu wyzwań dzień po dniu poświęcają swoje życie, aby budować świat, który odpowiadałby bardziej woli Bożej. Pranita odniosła się do stworzenia. To pewne, że całe stworzenie jest przejawem ogromnej miłości Boga wobec nas. Dlatego też poprzez dary przyrody możemy kontemplować Boga. Podzielam Twoje przygnębienie z powodu wyzysku wyrządzającego szkodę naszej planecie, naszemu wspólnemu domowi, wywołującego poważne konsekwencje także dla klimatu. Jak słusznie przypomniałaś, najpoważniejsze konsekwencje częściej spadają na osoby najsłabsze i posiadające mniejsze zasoby, które zmuszone są do emigracji, aby ocalić siebie przed skutkami zmian klimatycznych. Todos somos responsables de la preservación de la creación. Ojciec Święty przytoczył też powiedzenie, że za wielkie święta zawsze płacą najbiedniejsi, ubodzy. Wszyscy, zwłaszcza chrześcijanie, jesteśmy odpowiedzialni za ochronę stworzenia. Nasz styl życia, nasze zachowanie muszą być zgodne z naszą wiarą. Jesteśmy wezwani do pielęgnowania harmonii z samymi sobą i z innymi ludźmi, ale także z Bogiem
i dziełem Jego rąk. Pranito, zachęcam Cię do kontynuowania Twojego zaangażowania na rzecz naszego wspólnego domu. Prałat Hector Fabio poinformował nas o wspólnej pracy, jaką prowadzą w Kolumbii katolicy i luteranie. Dobrą wiadomością jest to, że chrześcijanie się jednoczą, aby stworzyć procesy wspólnotowe i społeczne, będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Proszę Was o szczególną modlitwę w intencji tego wspaniałego kraju, aby we współpracy wszystkich można było wreszcie osiągnąć pokój. Jest on bardzo pragniony i konieczny dla godnego ludzkiego współistnienia. I también como el corazón cristiano, si lo mira Jesús, no conoce límites, que sea una oración. Niech to będzie modlitwa obejmująca wszystkie kraje, w których stale trwają poważne sytuacje konfliktu. Marguerite zwróciła naszą uwagę na pracę na rzecz dzieci będących ofiarami wielu okrucieństw oraz na zaangażowanie na rzecz pokoju. Jest to godne uznania, a jednocześnie stanowi wezwanie do poważnego potraktowania niezliczonych sytuacji kruchości doświadczonych przez wiele osób bezbronnych, pozbawionych głosu. To, co uważasz za misję, było ziarnem, które wydało owoce obfite, a dzisiaj dzięki temu ziarnu tysiące dzieci mogą się uczyć, rozwijać i odzyskać zdrowie. Apostaste al futuro. Gracias. Dziękuję za owoce. Za te owoce. Te doy las gracias por el hecho de que ahora, incluso en el exilio, dziękuję Ci, że teraz również na uchodźstwie stare przekazujesz orędzie pokoju. Mówiłeś, że wszyscy, którzy Cię znają, sądzą, iż to, co czynisz, jest szaleństwem. Por supuesto, es la locura del amor a Dios y al. Oczywiście jest to szaleństwo miłości do Boga i bliźniego. Ojalá que se pudiera propagar esta locura. Oby to szaleństwo mogło się rozprzestrzeniać, oświecone przez wiarę i zaufanie opatrzności. Sigue adelante. Y que esa voz de esperanza que escuchaste. Śmiało idź naprzód. I niech ten głos nadziei, który słyszałaś na początku swojej przygody, nadal pobudza Twoje serce i serca wielu ludzi młodych. Rose, la más joven, ha manifestado un testimonio realmente conmovedor. Najmłodsza Rose przedstawiła świadectwo naprawdę bardzo wzruszające. Umiała wykorzystać talent, jakim obdarzył ją Bóg poprzez sport, zamiast marnować swoje siły w walce z przeciwnościami, wykorzystała je do owocnego życia. Kiedy słuchałem jej historii, przychodziło mi na myśl życie wielu młodych, którzy potrzebują świadectw podobnych do Twojego. Chciałbym przypomnieć, że każdy może odkryć wspaniały stan bycia dziećmi Bożymi i przywilej bycia lubianymi
i miłowanymi przez Niego. Serdecznie Ci dziękuję, Rose, za Twoje wysiłki i poświęcenie, aby zachęcić inne dziewczyny do powrotu do szkoły, a także za modlitwy, jakie odmawiasz codziennie w intencji pokoju w młodym państwie Sudanie Południowym, które bardzo ich potrzebuje. Po wysłuchaniu tych mocnych świadectw, które każą nam pomyśleć o naszym życiu oraz o tym, jak reagujemy na sytuacje ludzi potrzebujących, żyjących obok nas, chciałbym podziękować wszystkim rządom pomagającym uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl, ponieważ wszelkie działania na rzecz tych osób potrzebujących ochrony są wspaniałym gestem solidarności i uznania ich godności. Dla nas chrześcijan priorytetem jest wychodzenie na spotkanie odrzuconych i usuniętych, na margines naszego świata i sprawienia, aby namacalną była czułość i miłosierna miłość Boga, który nikogo nie odrzuca. Świadectwo chrześcijan może być rewolucją w świecie. Dentro de poco escucharemos el testimonio del obispo Antoine. Wkrótce usłyszymy świadectwo biskupa Antonie, który mieszka w Aleppo, mieście umęczonym wojną, gdzie lekceważy się i narusza nawet najbardziej podstawowe prawa. Codziennie docierają do nas wiadomości o niewypowiedzianych cierpieniach spowodowanych przez konflikt syryjski, który trwa już od ponad 5 lat. Pośród takiego zniszczenia czymś prawdziwie heroicznym jest trwanie mężczyzn i kobiet, którzy pozostają tam, aby zapewnić pomoc materialną i duchową potrzebującym. Jest to również godne podziwu, że Ty, drogi bracie, nadal pracujesz pośród tych wielu niebezpieczeństw, aby nam opowiedzieć o dramatycznej sytuacji Syryjczyków. Każdy z nich obecny jest w naszych sercach i w naszych modlitwach. Błagamy o łaskę nawrócenia serc ludzi, którzy ponoszą odpowiedzialność za losy tego regionu. Drodzy bracia i siostry, nie dajmy się pokonać przeciwnościom. Te historie motywują nas i dają nam nowy impuls do pracy w coraz większej jedności. Powracając do naszych domów, zabierzmy ze sobą zobowiązanie, żeby codziennie uczynić gest pokoju i pojednania, abyśmy byli mężnymi i wiernymi świadkami chrześcijańskiej nadziei. La esperanza no defrauda. Gracias.